Poświęcę się, to nie będę szedł. Cały mokry. Ale no przecież, po to tu jesteśmy. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, jesteśmy w Zielonej Górze, tutaj w tych starych piwnicach. I premierę ma wino musujące Grempler Sekt od Winicy Miłosz. Te nasze wina to są wina z 17 roku, także one już są te zakapsulowane jeszcze ponad 20 miesięcy na tym osadzie drożdżowym. Otworzymy jakąś flaszkę tutaj już, żeby no, nie było tak smutno. Piękny grejpfrut to wykonał. Piękny. Naprawdę. W kieliszku wygląda obłędnie. Zostało rozdane jako premiera wino rozę z Zweigelta. Niesamowity aromat, owocowo-drożdżowy. Fajna kwasowość, fajne bąbelki. Warto było czekać 20 miesięcy na takie oto wino. Mamy tutaj pinota białego, który pokazuje bardzo piękną odsłonę świeżości i rzeźkości. Ale to, co jest bardzo subtelne i piękne w tej winie, to właśnie te bąble, które te drożdże stworzyły. Ale proszę zobaczyć, jaki kolor jest tego wina. To jest białe wino, ciemny gron, szczep Zweigelt. Ja myślę, że tutaj te tosty są już wyraźniejsze. Sam fakt, z jakiego szczepu mamy trunek przygotowany. Pierwszy Pinot Blanc, czyli czysta biała odmiana, cytrusowo-jabłkowa w ustach. Przed chwilą mieliśmy Zweigelta na biało, teraz mamy na różowo. Jak się spotkamy za rok czy za dwa, to Państwu zaprezentujemy wino czerwone musujące.